Cześć, dzisiaj wybrałem się na SSP w Sarnakach na drodze krajowej numer 19, a Sarnaki znajdują się w województwie mazowieckim, powiecie łosickim, gminie Sarnaki. Także po intrze zapraszam na prezentację. Po prostu zobaczymy. Z tego intra W takim razie zaczniemy od prezentacji tego SSP. Kategoria B wyposażony jest w 4 sygnalizatory typu EHZ77, jak i również głośniki ED1. Przejazd jest monitorowany, drągi Bombardier z podpórkami, lampki Bombardier. Jeżeli chodzi o rogatki, mamy tutaj 3 razy EEG1. Bardzo fajnym malowaniu. EG1 to chyba napęd, który mi się najbardziej podoba z napędów Bombardiera. Jeszcze EEG3 generacji pierwszej, bo ta generacja druga do mnie tak nie przemawia, tak szczerze, jeżeli chodzi o moją opinię. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 31, a to dokładnie na 408 km i 134 metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Siedlce i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Platerów. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Czeremkę i przy okazji najbliższy stacja w tamtą stronę to Sarnaki, którą stąd widać. Tak wygląda ten oto przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, mamy tutaj taki mały, słodziutki napędzik dla pieszych. Tak to fajnie tutaj wygląda. Także dobrze, ja teraz zapraszam na przelot pociągu kolei mazowieckich. Jako pociąg kolei mazowieckich relacji Warszawa Wschodnia Czeremcha. Zapraszam na przelot. Przeleciał nam pociąg 222M jako pociąg kolei mazowieckich relacji Warszawa Wschodnia Czeremcha. Także zapraszam do ciekawostki. Na tle tego budynku ciekawostki na temat miasteczka Sarnaki. Ciekawostka pierwsza, gminy Sarnaki otaczają lasy, oraz ciekawostka druga, w latach 1975-1998 Sarnaki należały do województwa bielsko-podlaskiego. Także dobrze, to już by było na tyle. Z tego miejsca zdawał dla nas relację Mati08, cześć!